Orkotyści, pretorianie orła białego z gry Syndicate. Mam nadzieję, że demko się podobało. Do was pytanie, jak myślicie, jaką akcję te intro przedstawiało, z jakiego sławnego klasyka filmowego? Wykonanie intra jest autorstwa Motion Light. Bardzo serdecznie pozdrawiam Piotruś, jak i Lucy. W sumie z Lucy wpadliśmy na ten punkt. Tak gadaliśmy, już się prawie zdradziłem. Między innymi o tych klasykach. I właśnie postanowiłem właśnie tą moją ulubioną akcję przenieść do intra. Miały wejść w sumie dwie gry. Albo Moonstone, albo Syndicate, ale zdecydowałem się na Syndicate. Dlaczego? No, Bombermanowi zazdrościłem, że on jeździ samochodem z Syndicate na swoim intrze. Kurde, tak mi się to spodobało, że musiałem też mieć swój samochód z Syndicate. No, oczywiście intro z samochodem musiało być z Syndicate. Bardzo mi się to podobało. Dobra, dalej. No na pewno intro by musiało być interesujące, więc jakaś akcja, czyli strzelanina, tak? No i wtedy trzeba było jakoś tą najlepiej nawiązać do jakiejś akcji takiej tuzinkowej. No i wpadliśmy właśnie na sławną akcję z klasyfka filmowego, którą lubię. Okej, okay, kto wie, z jakiego to filmu, to napiszcie. A my sobie dziś będziemy... Przepraszam bardzo. Kontynuować serię Syndicate, natomiast zostały może z 3 jeszcze misje i... Koniec będzie gry Syndicate. Ale, tak jak widzicie, specjalnie pod intro robię odcinek Syndicate, żeby to po prostu miało ręce i nogi i inauguracja intra po prostu była jak najbardziej na miejscu i pasowała do gry. Także jeśli wam się interko podobało, napiszcie swoje wrażenia, a my będziemy się tutaj skupiać na podbiciu kolejnej prowincji naszego polskiego syndykatu Pretorianie Orła Białego. Dobra, mamy lot. By była jaja, jakbym safe wcisnął i bym sobie skasował. Z tego powinno się mieć 2 safe, ale spoko. Dobra. Mamy tu naszą mapkę. Tu jest zbugowana Mongolia. Tu mamy 3 prowincje do podbicia. Może dobijemy żółty syndykat. Przeczytamy sobie jakieś info. Szkoda, że tutaj polskie znaki są walnięte. Bliźniacze miasta. Zabójstwo. Para buntowniczych aktywistów została zauważona podczas podburzania ludzi w pobliskim bliźniaczym mieście. Miejscowe siły policyjne zdają nie kwapić się z aresztowaniem ich, więc twój oddział musi zająć się tą dwójką. A dwójką, czyli dwóch, będziemy musieli zabić. Informacje o mieście. Miasto
podzielone jest przez szeroki pas wody, przez który przerzucone są dwaj mosty drogowe. Dostęp do nich jest ograniczony, więc aby przekroczyć jeden z nich, będziesz musiał znaleźć środek transportu. Taktyka. Oddział zabójców złożony z jednego lub dwóch agentów miałby największe szanse na zlikwidowanie celów bez niepokojenia policji. Sztucery są w tym przypadku najlepsze. Sztucer. Na czat. Dobra, ładujemy minigany. Miotacze ognia. Po prostu wejdziemy tam z drzwiami. Reload. Trójeczka. Mam trochę. Chyba w ostatniej misji szczelaliśmy. To git. Okej. Tu pusty magazynek. No i co? No i ruszamy w tany. Dobra. Która to godzina? Koło drugiej. Chyba ciemno jak w dupie teraz. No ale tak czy siak kawa jest. Mam nadzieję, że dobrze mnie tam słychać. Jestem wykończony dosłownie. Po całym tygodniu roboty to... No coś by syknęło. No i dobra. Nie. Stój. Dobra, najpierw przejdźmy gdzieś jakieś bezpieczne miejsce. I zaraz się rozejrzymy po mieście. Tu jest... Aha, i tu koniec miasta. Dobra, to za ten budynek. Mamy czterech agentów. Tu policjanci chodzą. Dobra, schowacie się za budynek. Aha, tam radar mi pokazuje, że wszedł w tamtą stronę. Dobra. Chłopaki, idźcie tutaj i teraz rekonesans po mieście. Aha, są ptaszki. Oj, mamy samochód. Ten, co był na intrze. Ja! Psiąknę śliczny, to mój. To jest mój samochód. A to jest dwóch z tych trzech, co rozstrzelałem. A może być więcej, cholera. Trzeba rozejrzeć się po mieście. Tu jest brama. Aha. Tam jest pewnie miasto. Muszę patrzeć się na radar, jak będą się zbliżać. Fajny ten jest. Tutaj taki podest. Taka siedziba, ala ratusz. Fajnie to wygląda. Tutaj takie coś. Agenci na razie jeszcze nie doszli. Czyli tak, tutaj przejedziemy sobie. U dwóch policjantów widzę budynku Mrygana. Niebieski, fioletowy. No takie miasteczko. Sporawe. Znaczy, dużo budynków jest. O, fajny, jak ala supermarket. Te reklamki. Zawsze jak idę nocą, szedłem po Elblągu, a takie coś, pełne takich billboardów i tak dalej. Elektrycznych. To zawsze mi się to przypominało. Taka ciemne niebo. O, to kolejny samochód. Dwa samochody. W takim razie.
To aby się tam przebić tym jednym. Dobra, gdzie ci agenci? Wroga. A idą, idą. Jeden spawn, drugi idą. To my chyba nie będziemy się szczypać. Przypuśćmy, że Krzysiek jest jedynką. Ale ciekawe, czy otworzy do mnie ogień. Nie. No to miotacz ognia. O się, giniesz. Dobra, będzie sobie weszli do budynku. Idziemy. Idą sobie, idą. Aha, po samochód. Ale Gana to schowaj chłopak. Automatyczny system obronny wyciągnął Gana i zabił dwóch policjantów. Sorry, ale chowaj to. Idziemy po samochód. Jak Gana wyciągnę, będę jechał przez miasto, to policjanci mi rozwalą samochód. Muszę się szybko dostać na tamtą stronę. Wsiadamy do mojego kara. Dobra, najpierw zjedźmy sobie z ulicy. To jest ważne, bo samochody się tak prowadzi, jak ja pierdziu. One tak jeżdżą jak Anglicy. Czyli masakrycznie. A jest oni w Polsce, to by tak wypadki robili, że mnóstwo kobiet, mnóstwo dziadków, babć. Ja pierdziel, masakra, jak ja się tu wkurwiam zawsze na ulicy, to co ja się naprzeklinam tam. Jedymy, jedymy. No fajnie, pasuje filmik do intra. Samochodem sobie jedzie Krzysiek. Oj, żeby nie było jak w intrze, że ostrzelają mi samochód. Ale w intrze nie wybuchł samochód, więc miejmy nadzieję, że nie wybuchnie mi. Klikniemy sobie tu przed bramą. Jedzie samochodzik. Śliczny, piękny. Byłem jeszcze gówniarzem, to razem z siostrami graliśmy na trzeciej planszy. Syndicate, każdy miał tam samochód. I normalnie się bawiliśmy. Każdy miał chatę swojego ludzika, jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i tam wchodzili sobie do tego. Każdy miał tam swój czas. Wychodzili na miasto, wychodziliśmy na miasto i jeździliśmy ze samochodami. Taka zabawa była na Amice 600 w 95 roku. I tu wyskakujemy szybciutko. Dobra, gdzie mi pokazuje radar? Tu jest gliniarz. Aha. Tu coś jest. Stoi samochodzik. Motherfucker. No tak. Tam jest jakaś ekipa, ale ten se stanął za samochodem, że wchodź do środka. Ło, sprzątnął. Ja tam jeszcze chyba muszę kogoś sprzątnąć, nie? Tak. Tam są buntowni. Wchodzimy do środeczka. Nikogo nie ma.
samochodową dzisiaj. Jest? Dobra, wyskakuj. O, to moje dwa kary. Dobra, idziemy dalej. Gdzieś mi pokazuje dalej, żeby iść. Ten budynek wyczyściliśmy. Krzysiek wpadł. No i jak sami zauważyliście w intrze, to nie bez przyczyny było zakładanie w ostatnich... czy to można nazwać vlogami? Czapeczkę i okularki. Żeby to był taki charakterystyczny... Wyciągnął broń. Znowu, ale dobra. Tego muszę zabić, więc... Koniec. No to kochani, no ta misja prosta. Taki image właśnie. Czapeczka i okularki. A, please. Spacja. No to spacja. Fajnie. Przeszliśmy misję. Szybka rozgrywka, a ja się cieszę przynajmniej. O, piękne miasteczko, to też mi się podoba to wszystko. To tak jak z Interka teraz widać, mniej więcej. Jeszcze 1 godzin. Podatki na 14%. No i co? I zostało nam tylko tu rąbnąć i tu. I będę próbował kiedyś to w końcu Mongolię podbić, ale jak na pewniaka mamy 2 prowincje. To by było, kochani, na tyle. No i cóż, jeśli chodzi o tą misję. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz pozdrawiam Motion Ride razem z Lucy oraz wszystkich moich przyjaciół z retro świata. Jest sporo ich, więc nie będę przecież wymieniać po kolei, ale każdy wie, o kogo chodzi. No i was, widzowie, kochani, zapraszam do subskrypcji, komentarzy oraz lajków. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Hejos, amigos.